drogie kandydatki na księżniczki, na boginie, drodzy kandydaci na książęta z bajki. Chcę wam powiedzieć, że miłość jest silniejsza od wszystkiego. Miłość jest naprawdę silniejsza od wszystkiego. Stwierdziłem to ze strasznym rozczarowaniem, gdyż okazuje się, że miłość nie dość, że jest silniejsza od rozumu, no bo gdyby miłość była słabsza od rozumu, to by nie mogła zaistnieć. Dlatego miłość odbiera człowiekowi rozum i wtedy miłość może opanować człowieka. I jak człowiek, w tym także kobieta, oczywiście kobiety też mam na myśli, w tym także kobieta, jeżeli kobieta jest opanowana przez coś, co ona uważa, że jest miłością, to ona wtedy pozwala sobie na nieposiadanie rozumu. Mówi, bo ja zgłupiałam. No, podobnie jest z facetami. Faceci dobrze wiedzą, że to, jak postępują z kobietą, wcale nie zbliża ich do celu, a wprost przeciwnie, utrudnia im osiągnięcie celu, oddala ich od celu, bo jak taki facet jest dla kobiety miły, milusieńki, serdeczny i wspaniały, to ona traci zainteresowanie nim. I dlatego ta miłość musi człowiekowi odebrać rozum, żeby zaistniała. Teraz uwaga. To nie jest wielka tragedia. Wielką tragedią dla mnie jest coś innego. Odkryłem niedawno, że miłość nie dość, że odbiera człowiekowi rozum, to miłość jest nawet silniejsza od, uwaga, nikt by w to nie uwierzył, a ja to odkryłem. Miłość jest nawet silniejsza od dobrego smaku.